Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym wideoniusie. Moje nazwisko Marek Kwiatkowski, jestem prezenterem, ale również i właścicielem internetowego radia Elstacja, które popularyzuje i promuje muzykę elektroniczną. Przedstawiłem się, bo być może pierwszy raz oglądasz tego wideoniusa i pierwszy raz zetknąłeś się z naszym radiem. Jeżeli tak, to zapraszamy Ciebie do posłuchania naszych nagrań, tego, co mamy do zaoferowania. I być może, że zostaniesz na dłużej. No tak, zaczęliśmy wakacyjną przerwę. W piątek była ostatnia audycja przed wakacyjną przerwą, muzyka elektroakustyczna, gdzie przedstawiłem pierwszą i drugą symfonię Piotra Czernego. Dzień wcześniej, w czwartek, ostatnie markowe granie, gdzie wysłuchaliśmy nowej L-składanki Polish Electronic Music, mianowicie Summer Solstice, nowa składanka zawierająca 15 nagrań na lato od polskich L-muzyków. No a teraz zasłużona przerwa, o której wcześniej już Wam wspominałem. Przez lipiec i sierpień nie będzie audycji na żywo, chociaż radio gra, będzie grało muzykę z autopilota i można sobie również nadrobić zaległości, słuchając audycji z archiwum, bo też będzie ku temu możliwość oczywiście. Zawsze jest, ale można nadrobić zaległości, nie słuchając audycji na żywo, bo ich nie będzie, tak? Jakie plany na wakacje? No na pewno będę chciał ruszyć z płytą, nową płytą, znów lemowską, czyli Wojna na Księżycu, inspirowana powieścią Stanisława Lema, Pokój na Ziemi. O tej płycie już Wam mówiłem, teraz będzie czas, by nad tą płytą usiąść, nad materiałem się pochylić. Jak długo to potrwa? Nie wiem, ale na pewno w kolejnych wideoniusach będę Wam mówić, jak mi idzie w temacie płyty. Będę chciał również stworzyć nową elstacjową stronę internetową, albo tą, którą mamy przerobić, by była dobrze wyświetlana na urządzeniach mobilnych, bo w tej chwili nie jest. Aby lepiej Wam się również obsługiwało tę stronę, chociażby na smartfonach, tak? Być może, zaznaczam, być może, od września będziemy mieli nowego prezentera. Do ekipy dojdzie ktoś nowy. Na razie nie będę mówić kto, ale jeżeli ktoś był w piątek na IRC-u i czytał to, co tam pisaliśmy, może już podejrzewać, kim ta osoba jest, kto to będzie. Podpowiem tylko, że jest to nasz słuchacz, ale również kompozytor, który myślę, że ma wielkie szanse zaistnieć również w stacji jako prezenter. Zobaczymy jak to będzie, jeszcze jest czas, jeżeli by ruszył od września, byłoby bardzo fajnie i bardzo miło gościć nowego członka ekipy w naszym radiu. Życzę Wam udanych, miłych wakacji i oczywiście będę jakiś czas się do Was odzywać, będę nagrywać wideoniusy, będę nadrabiać zaległości elstacjowe, takie bardziej techniczne, dodam nowości do autopilota, było nowości też więcej, pousuwam zajawki, które w tej chwili zapraszają Was na audycję, no bo tych audycji na razie nie będzie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym wideoniusie. Cieszę się, że jesteście z nami, że cały czas słuchacie, że jesteście na audycjach, że te audycje Wam się podobają. My będziemy ze swojej strony robić wszystko, żeby te audycje były coraz lepsze, coraz bogatsze wykonawców polskich i zagranicznych i żebyście do nas wracali. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie.